I cyk. I... Jestem po depilacji laserowej i normalnie jak tego słucham, to czuję, jak moje włosy wracają po prostu ze zdwojoną siłą. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Najpierw chciałam powiedzieć, że tak, ja jestem któryś dzień w tej samej koszulce, ale odkąd mam suszarkę, to po prostu wypranie rzeczy to jest ekspresowe tempo. Także nie, słuchajcie, żeby nie było, piorę. Po drugie, jak słyszycie, mój głos jest troszeczkę taki bardziej, no zepsuł się troszeczkę. Nie jest rewelacyjnie, w nocy miałam gorączkę, już nie była taka wysoka jak za pierwszym razem, 38,5, no to już niższa, no bo za pierwszym razem miałam 39,3-4, no dobra, no już mniejsza z tym. Ogólnie wiecie co było najgorsze? Rano jak wstałam, to stwierdziłam, że po prostu no muszę umyć głowę, tak? I najgorsze w tym wszystkim było to, jak jesteś w takim etapie choroby, gdzie cię tak łamie w kościach i musisz umyć włosy i je uczesać, to ja mam wrażenie, że po prostu włos po włosie to cię aż tak boli, to aż normalnie ta skóra głowy cię tak boli, to było straszne uczucie. Gardło mi się trochę bardziej zniszczyło, ale uważam, że się nie pogorszyło to wszystko, no i tyle. Wiecie co, właśnie zasiadam do edycji dzisiejszego filmu i tak robiłam teraz takie przemyślenia sama ze sobą, czy puszczać znowu ten fragment filmu. Dotyczy on tego, że wszyscy, dużo ludzi gada tutaj w koło, żeby spróbować żyć i funkcjonować normalnie, bo każdy ma pracę, każdy ma obowiązki, rodzinę i inne rzeczy i każdy ma prawo to robić, ale nie ludzie w internecie, którzy są. Ludzie w internecie mają nie współpracować, nie robić, bo przecież nie wypada. I tak mnie ten temat jeży, moi drodzy. Normalnie tak mnie aż jeży, że aż nie mogę tego słuchać. Normalnie to się we łbie nie mieści. Jestem po depilacji laserowej i normalnie jak tego słucham, to czuję, jak moje włosy wracają po prostu ze zdwojoną siłą. Normalnie czuję, jak one mi wyłażą na wierzch. Więc jeżeli ktoś nie ma ochoty na wysłuchanie tego tematu jeszcze raz bardziej dogłębnie, to teraz na ekranie wyskoczy wam minuta, do której należy przeskoczyć na dalszą część vloga i będzie po kłopocie. Więc jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, to jeszcze raz tutaj wyjeżdża wam minuta, w której należy ominąć dany temat, bo po prostu ja nie mogę. Mi się, no normalnie mi się gotuje, słuchajcie, jak to słyszę. No gotuje mi się, no wszyscy mogą, wszyscy. Telewizja może reklamy puszczać, seriale normalnie mogą latać, ale nam nie wypada. No nam nie wypada, nie? Ja niestety, ale chcę bardzo głośno o tym powiedzieć, bo po prostu aż mi się zjeżyło wszystko, co tylko może na moim ciele. I mówiłam wam wczoraj, że po prostu szerzy się ogromna nienawiść, ogromny hejt w stosunku do ludzi, którzy nagrywają albo prowadzą Instagramy, prowadzą współpracę i inne rzeczy. Po pierwsze, współpraca to nie jest takie hop, siup, wsiadł na rower i pojechał, że możemy sobie z nich całkowicie zrezygnować. To są podpisane kontrakty, nawet na lata. I to nie możemy sobie tak po prostu z tego zrezygnować. Wczoraj powiedziałam wam, że właśnie duże kanały wypowiadają się głośno, że boją się wrzucać normalne filmy i wszystkie inne rzeczy, i boją się w ogóle reklamować rzeczy, dlatego że boją się tego, słuchajcie, poniżenia ze strony innych ludzi, że to przecież no nie wypada, no co ty robisz i tak dalej, tak? Bo przecież najważniejsze jest wrzucić 85. flagę Ukrainy i ja nie mówię, że to jest złe, absolutnie, umówmy się, to jest po prostu straszne, co się dzieje na świecie. I ja uważam, że wrzucenie po prostu tej 85. flagi Ukrainy nic nam nie pomoże, tak? Moim zdaniem możemy pomóc poprzez na przykład właśnie zbiórki, które są. Ja jestem osobą, która wpłaciła na kilka zbiórek. Ja jestem taką osobą, która jest cicha. Ja się z tym nie afiszuję. Ja uważam, że nie ma takiej potrzeby. Jestem po prostu takim cichym, pomagającym i uważam, że dobrze robię. I ja nie czuję potrzeby po prostu ogłaszania światu, że pomogłam w tej zbiórce, w tej czy tamtej. Po prostu pomogłam od siebie. Ja czuję taką potrzebę. Są osoby, które nie czują potrzeby pomagania, bo też takie osoby są. I okej. Okay. Ja pomogłam w ciszy i uważam, że robię dobrze. I to jest prawdą, że osoby, które mają współpracę, ja też dostałam takiego maila nawet, żeby przesunąć chwilowo, ustalimy jeszcze datę publikacji współprac ze względu na to, co się dzieje. I nie dlatego, żeby się wstrzymać ze względu na to, właśnie co się dzieje, tylko dlatego, że jest ogromny hejt, słuchajcie. Naprawdę, ludzi to po prostu wali na łeb dosłownie. Do czego dążę? Bo to było wczorajsza sytuacja. Właśnie to, co teraz powiedziałam, to było wczoraj, nie? Słuchajcie, trafiłam na kolejną wielką osobę, która dorobiła się po prostu, no nie oszukujmy się, nikt tego nam nie powiedział, ale podejrzewam, że milionów na koncie, tak? Jestem dumna, że są osoby, które właśnie
uważały, że nigdy w życiu nic nie osiągną, a to się okazuje, że mają tak dużo i nigdy w życiu o tym nie marzyły. I ja jestem dumna z tych osób. I spokojnie mogę powiedzieć, że można brać z nich, sorry, że można brać z nich ogromny przykład na to, że niemożliwe staje się możliwe. I słuchajcie, w momencie, gdy słyszysz o takiej osobie, która rzeczywiście no ma dobrze w cholerę po prostu, słyszysz, że reklamowanie przez influencerów rzeczy no jest po prostu niestosowne i nie wypada. Że teraz w tym momencie należy po prostu wrzucać tylko zbiórki. No to po prostu krew cię zalewa, słuchajcie. No moim zdaniem, dlaczego w telewizji lecą bloki reklamowe? Dlaczego Halina idzie do Lidla do sklepu? Dlaczego lekarz idzie na blok reklamowy, chciałam powiedzieć, Boże, na blok operacyjny operować? Dlaczego policjant idzie do pracy? Dlaczego, nie wiem, Stefania idzie na magazyn do Lidla? Dlaczego ktoś tam idzie do Kauflandu? Ja nie wierzę, że nie są osoby, które na przykład odmówiły wizytę u fryzjera, paznokcie, jakieś tam zabiegi i tak dalej. No ja nie mówię, że nie ma takich osób, ale ja nie wierzę, że 3/4 Polski teraz dzwoniło i powiedziało, że nie przyjdę do pracy, dlatego że dzieje się to, co się dzieje. Wiecie, co jest najbardziej wkurzające? Słyszysz, że powinniśmy zachować zdrowy rozsądek, żyć normalnie, w miarę normalnie, że powinniśmy zajmować się wszystkim tym, co się zajmujemy do tej pory, ale nagle słyszysz, że influencerzy dostają po prostu cios w kolano i są podcięci, bo im nie wypada. No słuchajcie, no to ja uważam, że ta osoba nie powinna też iść na zakupy spożywcze na jutrzejsze śniadanie, no bo przecież no nie wypada. No ludzie pracują normalnie w wielu fabrykach, w wielu zakładach, nie wiem, są baby siedzące w urzędach, rozliczają pity, no przecież im też nie wypada, no nie powinny teraz tego robić, no ja po prostu nie rozumiem ludzi. I słuchajcie, ja wiem, że akurat wśród mojej widowni, wśród mojej publiczności, w ogóle jak to brzmi, jakbyśmy byli na jakimś koncercie, ustaliliśmy już, że jesteście moimi widzami i tyle. I ja nie uważam, że to jest jakieś ubliżające komukolwiek, no po prostu, no jakoś trzeba to nazwać, no co, no jesteście moimi koleżankami i kolegami, którzy mnie oglądacie, no jesteście po prostu widzem, tak? I ja wiem, że wśród moich ludzi są osoby naprawdę dobrze stąpające po ziemi w tym temacie i tutaj nie ma żadnego ale. Ale po prostu to, co się widzi w internecie, to się we łbie nie mieści, powiem wam szczerze, no we łbie się nie mieści. Moim zdaniem osoby, które to mówią i prowadzą sklepy, tak? I nie wrzucają aktualnie kodów rabatowych ze swoich sklepów, no to też powinny na przykład, nie wiem, no zawiesić ten sklep teraz w tym momencie. I to, że ona o nim nie mówi, no to dlaczego on wisi i można coś kupować? No przecież no nie wypada, no nie wypada po prostu. Każdy chodzi i sprzedaje różne rzeczy, każdy chodzi do swojej pracy, ale my jako influencerzy nie możemy nic, no nic. No czemu? No bo my robimy komuś krzywdę, nie? No ogromną krzywdę. No jaką? Bo ja nie rozumiem tego. No Grażyna idąc do Lidla na kasę, no nie robi nikomu krzywdy, a ja pracując tak jak pracuję, robię komuś krzywdę? No ja po prostu nie rozumiem ludzi. Jak to zawsze w takich sytuacjach, zamiast się wspierać, chociaż i tak się wspieramy, w sensie robimy bardzo dużo dla Ukrainy, tych zbiórek, tego wszystkiego, jak to zawsze się znajdą jakieś takie parszywe mędy, hieny za przeproszeniem, które chcą wbić komuś nóż w plecy, no bo przecież no ona może, bo jest w internecie, to przecież ona może. Może i powiecie, że jestem szurnięta i że nie powinnam znowu o tym gadać, ale akurat po prostu dzisiaj jak usłyszałam te różne rzeczy, to mówię nie, no to jest po prostu koniec, mówię po prostu koniec. I słuchajcie, czekajcie, zapalimy sobie światło. Teraz już musimy przejść do rozluźnienia dzisiejszej atmosfery i tego wszystkiego innego. Matko, jak ja się czuję, powiem wam, no okropnie, łamie mnie tak w kościach. No i słuchajcie, mamy drzwi. Ja wiem, bardzo dużo z was czeka na opowieść o drzwiach, ale to jeszcze nie dzisiaj. Ale jest bardzo dobra informacja odnośnie drzwi. Mamy, słuchajcie, klamkę. No klamka jest taka sama jak tutaj wszędzie. O, to są te same klamki, słuchajcie, no tylko tutaj mamy zamykanie. Dobra, musimy zrobić tak i musimy zrobić może tak. Albo czekajcie, może zapalimy tu światło, będzie lepiej troszeczkę widać. O, i tu od środka, powiem wam, że pierwszy raz w domu mamy taką sytuację, ale naprawdę ta złota klamka pasuje tutaj przepięknie, moim zdaniem oczywiście. I srebrna po jakimś czasie bym się pewnie przyzwyczaiła, ale że dało się tak zamontować, to powiem wam, że nie żałuję. I ja wiem, w tej kamerze niestety nie będzie tego za dobrze widać, ale zaraz wam powiem bardzo, ale to bardzo dobrą informację. Po pierwsze, to może zacznijmy od tej najbardziej pozytywnej, jaka jest, czyli odnośnie aparatu tego, który mi się zepsuł w styczniu. Słuchajcie, wczoraj miałam telefon i okazało się, dzięki ci Panie Boże jedyny, że naprawa wyniesie nie więcej niż 250 zł. Naprawdę, to jest po prostu no kamień z największym
większego serca. Ale właśnie tu jest jedno ogromne ale, słuchajcie. Nie będę wam tłumaczyć, co tam się zepsuło. I tam firma, która wzięła właśnie mój aparat do, znaczy gdzie ja zgłosiłam aparat do naprawy, szukali tej części i okazało się, że w Polsce, w tych różnych tam magazynach, w których zamawiają po prostu te różne części do aparatów, nie ma tej części aktualnie w Polsce. I słuchajcie, pan powiedział, że jest na AliExpress i mówi, no co, zamawiamy czy nie zamawiamy? Nie, mówię, dobra, no jak nie ma innego wyjścia, no to mówię, jedziemy z koksem. No i właśnie tu jest pies pogrzebany, że przez to, że ona będzie jechała z Chin, będziemy musieli dłużej poczekać na naprawę. Niemniej jednak jestem po prostu ucieszona bardzo, ale to bardzo, bardzo, że nie będzie kosztowało to nie wiadomo jak dużo pieniędzy. Bo tak jak wam mówiłam, ja ustalałam już i obawiałam się, że może to być koszt nawet ze 2000 zł, a tu się okazało, że no nawet jak będzie 300 zł, to po prostu no w tym przypadku można powiedzieć, że jak za darmo, bo już kiedyś miałam taką sytuację, że mi się zepsuła lustrzanka. Tak po prostu, sama z siebie się wyłączyła, słuchajcie, i się okazało, że ona naprawa kosztowała chyba 1900 zł. Ja pamiętam, nagrywałam jeszcze filmiki już na YouTubie i mówiłam o tym. Chciałabym wam pokazać raz, dwa, trzy, cztery rzeczy, które przyjechały do łazienki. Jeszcze nie przyjechało wszystko, na przykład tu w tym rogu widzicie, że jest pusto, bo tutaj też będzie coś stało. I słuchajcie, pokażę wam trzy pojemniki i wieszak na ręczniki. No i niestety w tej kamerze nie będzie to tak pięknie, ładnie odwzorowane, jak powinno. Malwinka, czemu ty tutaj tak krążysz? Patrzcie, woda chodzi za mną. Tak mnie suszy przy przeziębieniu, że wiecie jak to jest, nie? I słuchajcie, to jest, no szklane to jest. I tutaj mam włożone waciki. I to wygląda, o, w ten sposób. Taki kryształek. I to jest taki większy. Tutaj mamy patyczki do uszu. I on jest taki ładny, mniejszy. Te patyczki są właśnie jakieś bio, coś tam i one nie są czysto białe i przez to ten pojemnik ma teraz taki troszeczkę inny odcień, ale jak to stoi na półce, to się tak nie rzuca w oczy, także fajnie to wygląda. I tutaj jest trzeci taki z różowiutkim, tu jest taka delikatna blaszka i to też jest szklane, fajne, masywne, ciężkie i taki bardzo ładny róż. Widzę, że kamera tutaj przedstawia ten róż zupełnie inaczej. Zobaczcie, co tu się stało, Ryszard, na dywaniku. A tu jest pani Marfiunia, to chyba randka jest w toalecie. O, romantycznie. Ja cię nie wytrzymam. No super, tu się dzieje, Ryszard. Taka randka ukryta. Chciałam jeszcze powiedzieć na temat tego wieszaka, że on kosztował 200 zł na Allegro i uwierzcie mi, że naprawdę to jeszcze nie był drogi, no bo są rzeczy z tych złotych łazienkowych, które niestety są na topie i są drogie i ludzie to wykorzystują. Także on naprawdę jeszcze nie był drogi. A tutaj słuchajcie, to jest stara mydlarnia, no nie będzie ostrości w tej kamerze. I to jest taki puder i to jest niby, że na... To powinno starczyć na 3,5 raza do kąpieli. I my daliśmy tylko trochę tego wczoraj. Jezu, jak to pięknie pachnie. Naprawdę, dosłownie, zobaczcie, no odrobina. Bo jakbyśmy dali tyle, ile oni tutaj każą, to ja sobie tego nie wyobrażam. I zaraz wam powiem, gdzie ten zapach się unosił po calutkim domu. A przepięknie to pachnie, przepięknie. To jest stara mydlarnia Shea Puder do kąpieli. Nie wiem, jak w tej kamerze to będzie widać, ale no mówię wam, no musimy brać poprawkę. I zamówiłam właśnie wieszak na trzy ręczniki, były jeszcze takie podwójne i inne i tutaj zamówiłam złoty i on bardzo, ale to bardzo ładnie wygląda na żywo. No dobra, to jeszcze pokażę wam małą armię laurki tutaj. Wystawiłam przed kąpielą, cała armia i te są głupie, bo to są właśnie te, co mówiliście, żeby one nie miały dziurek, bo one później pleśnieją od środka i zgadzam się. No ale już dobra, na razie damy jej takie i tutaj jest taki przyjaciel. I cyk. I on był ze smyka. Ja kiedyś kupowałam, jak myśleliśmy, że będzie już remont łazienki, a potem się okazało, że trzeba było to wszystko przesunąć. Jak widzicie, o cholera, co tu się stało? Laurka ma trochę swoich zabawek już do kąpania. I słuchajcie, teraz wam pokażę, jak tu zrobiliśmy, no tu, no bo tu jest łazienka, jak zrobiliśmy kąpiel i wsypaliśmy ten puder do kąpania właśnie, to już wam pokazuję, gdzie go było czuć. I to normalnie tak jakbyście mieli to przed nosem, tak wiecie, nie to, że gdzieś tam, no kurczę, coś tu gdzieś pachnie? Nie, tylko tak było czuć. Dokładnie tu, wchodząc w drzwi, mamy salon, tu jak się stanęło, to po prostu aż pachniało, tak jakby ktoś jakąś... I to nie było duszące, nieprzyjemne, mdłe,
No przepięknie po prostu pachniało, nie? Jakie to moc po prostu, wow. Pozwólcie, że ja na chwilę wrócę pod kocyk. Tak znowu widzę, że chyba muszę zmierzyć gorączkę. 37,2, no już jest lepiej, ale wiecie, jak to się człowiek czuje, nie? I słuchajcie, naprawdę wczoraj ta kąpiel pozwoliła mi się zrelaksować na chwilę, naprawdę nie myśleć o tym wszystkim. Nie to, że wyłączyć mózg całkowicie, ale rzeczywiście, no wiecie, nasze zdrowie psychiczne w tym momencie też jest bardzo, ale to bardzo ważne. I ja podjęłam decyzję, że, bo czytałam też na takim jednym profilu psychologicznym, gdzie właśnie pani psycholog jest, jak do tego wszystkiego podchodzić. No to nie można też rezygnować całkowicie ze śledzenia tego, ale na przykład robić to raz dziennie. Tylko i wyłącznie raz dziennie i po prostu wtedy też uzyskujemy większy psychiczny spokój. I taką właśnie podjęłam decyzję. Nie będę całkowicie rezygnowała, bo też nawet nie byłabym w stanie, ale rzeczywiście raz dziennie będę zaglądała i patrzyła, co tam się dzieje. I słuchajcie, z takich rzeczy, no znowu bardziej przyziemnych, no to słuchajcie, jest akcja tego typu, że jeżeli chodzi o płytki, które mamy w łazience, jak je myłam, to zapomniałam wam powiedzieć, że my mamy płytki w macie. No to niektórzy pewnie wiedzą, a niektórzy nie. I to są płytki firmy Tubondzin i to jest seria Pietra Santa i one są właśnie matowe. I powiem wam, że do mycia to jest po prostu... No po prostu bajka. Serio, to jest po prostu bajka. Ale jeżeli chodzi o podłogę, to powiem wam, i tu teraz nie chodzi o to, że one są matowe, tylko na nich widać zdecydowanie włosy zwierząt. I powiem wam tak, ja naprawdę mało kiedy, no oczywiście słuchajcie, no mając 4 koty, no to jest chyba logiczne, że czy mi nawet z łba kudły wyjdą, to tak samo no zwierzęta linieją, nie? No trochę bardziej niż może mi z łba wychodzą te włosy. No i powiem wam, że tutaj rzeczywiście na tej podłodze trochę więcej widać, jak te włosy leżą. Na żadnej podłodze, jaką mam w domu, nie ma takiej sytuacji. Na tych panelach jasnych, chyba dlatego, że tam jest... Kurczę, tam też są te mazgaje, nie? Ten marmur, ten wzór. Ale tam jest później nagle taka biała przestrzeń, całkowita. I na tej przestrzeni właśnie pięknie widać te włoski. I to jest to, co wam jeszcze kiedyś mówiłam. Już kilka razy mówiłam, niektórzy tu już pewnie zwymiotują, słysząc to 15 tysięcy, dobra, któryś raz z kolei, że moje 4 koty, nie? To Bazyl jest najbardziej liniejącym kotem ze wszystkich tutaj. I gdybyśmy wzięli Mirę, Rysia i Malwinkę razem, to oni nie są w stanie zgubić tyle włosów, co Bazyl sam, nie? Naprawdę to jest po prostu masakra. Także mi się wydaje, że w tym domu to najbardziej linieje właśnie Bazyl. I to jest to, co wam jeszcze kiedyś mówiłam. Moi rodzice wcześniej mieli świętej pamięci psa Karpika. No i teraz mają tego Groszka też ze schroniska. No to jest ta sama sytuacja. One są takie krótkowłose, znaczy Groszek jest taki wygładzony. On sam zgubi po prostu 100 tysięcy razy więcej włosów niż moje 4 koty. Wszystko przebija Bazyla po prostu. Pies tak linieje, ja nie mówię, że wszystkie, absolutnie podaję przykład na zasadzie psa moich rodziców, nie? Czy tamten Karpik, który był i ten Groszek jest to samo. No po prostu tak gubi włosy i tak widać te włosy, że to jest po prostu masakra, nie? Tutaj zauważyłam, jeżeli ktoś ma zwierzęta i mają one taki ciemniejszy kolor, to widać te włosy, widać, po prostu widać. Ale jeżeli chodzi o mycie tych płytek, to jest po prostu no rewelacja, naprawdę. No bajka, po prostu bajka. Dzisiaj akurat udało mi się poleżeć trochę więcej, oprócz tego, co teraz poszłam wam nagrać, bo Laurka teraz śpi. I dzisiaj szwagierka wzięła właśnie Laurkę ze względu na mój stan, tego jak się czuję z tą gorączką i tak dalej, bo tak to wiecie, tak to jest w porządku, ale jak macie gorączkę, to jest po prostu no strasznie niefajnie i po prostu sama z siebie przyszła i zapytała, czy może wziąć Laurkę, żebym sobie, wiecie, trochę poleżała i się wykurowała bardziej i tak dalej, także w ogóle no rewelacja. Także jeden dzień po prostu chwili takiego, wiecie, no wiecie jak się człowiek czuje, jak jest chory, nie? Także bardzo się cieszę, że miałam dzisiaj taką możliwość, chociaż przez chwilę teraz Laurka poszła spać i ja chyba też się chwilkę drzemnę. Jak wiecie, że ja jestem osobą, która aktualnie i obecnie nie śpi w dzień i nie lubi spać w dzień, no to przy chorobie to nie ma zmiłuj. Także idę się chwilę drzemnąć i zobaczymy, czy jeszcze w dniu dzisiejszym coś wam nagram. Dobrze! Dzięki serdeczne, subskrypcja, kciuk do góry, o ile masz ochotę i życzenie. Widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć! What's your story? What's your sign?
It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.